związku z tym, że po dzisiejszym obiedzie zostały mi ziemniaczki, to postanowiłam pokazać Wam najprostszy przepis na kopytka. Naprawdę warto spróbować takiej wersji kopytek, bo są o wiele pyszniejsze i delikatniejsze niż te tradycyjne, robione ze zwykłą mąką. A do tego są też bezglutenowe. Zapraszam! Do zrobienia kopytek będą nam potrzebne zaledwie dwa składniki – ugotowane ziemniaki oraz mąka ziemniaczana. Na początku ziemniaki dokładnie ugniatamy, następnie gotową masę wyrównujemy i dzielimy na cztery części. 1/4 ziemniaków wyjmujemy i odkładamy. Puste miejsce wypełniamy mąką ziemniaczaną. Następnie wszystko mieszamy do połączenia się składników. Z gotowego ciasta robimy partiami kopytka. Bierzemy kawałek ciasta, robimy wałeczek i kroimy nożem na ukos, tworząc rąby. Tak przygotowane kopytka wkładamy na gotującą się wodę z odrobiną soli i gotujemy na średnim gazie do momentu, aż wypłyną na wierzch. Po wypłynięciu czekamy jeszcze około 1 minuty, wtedy kopytka są już gotowe. Podajemy je w wersji na słodko, ja bardzo lubię z masełkiem oraz cukrem kokosowym, lub na słono. Życzę smacznego. To tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.